czasami. I tak to powinno się zacząć. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym wieczorze, który zgromadzi nas wszystkich po to, abyśmy mogli spełnić dwie najlepsze dla nas tego popołudnia, tej niedzieli rzeczy. Spotkać się ze wspaniałą muzyką i wspaniałymi muzykami, którzy tu za kilka chwil na scenie Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach zagoszczą, a którzy przybyli na specjalne zaproszenie naszych gospodarzy, czyli członków obecnych, tych, którzy rozpoczynali świetlistą 20-letnią karierę tego zespołu na deskach tego Domu Kultury, w piwnicach tego Domu Kultury, no i oczywiście na estradach całego regionu śląskiego, Polski, Europy. Nie sprawdziłem tylko, czy oni byli w ogóle w Stanach. No ale przynajmniej jedna z osób, która także wielokrotnie gościła ich na swojej scenie obok siebie, lider zespołu TSA, który także pojawi się tutaj na scenie dzisiejszego wieczoru, można powiedzieć, że powąchał tej amerykańskiej popkultury, a także wysokiej kultury rock'n'rollowej, i to, co będzie działo się tutaj na tej scenie i co będzie płynęło do waszych serc, zapewne będzie wam przypominało o tym. O tym powodzie, dla którego spotykamy się także dzisiejszego popołudnia i wieczoru. Otóż postanowiliśmy wspólnie z organizatorami, ze Stowarzyszeniem Wsparcie, chyba dobrze wymieniłem nazwę, jeżeli gdzieś pomylę się, bardzo przepraszam, ponieważ już od 10 lat też na tej scenie nie miałem okazji pojawiać się i nieco czechowickie klimaty odeszły nie tyle zapomnienie, co do annałów mojej historii. Ale moi drodzy, ten wieczór jest także wieczorem, w którym cały zespół, wszyscy goście, którzy pojawią się tutaj na scenie, postanowili ofiarować dla dwóch osób, dla których tu dzisiaj także się spotykamy. Chodzi mi o panie Alicję i Marzę Empiecha. Zapewne wielu z Państwa poznało Alicję. Ja przypominam sobie, aczkolwiek pewnie Alicja nie do końca będzie pamiętała, początek lat 60., kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się na jednej z imprez przedszkolnych. Tak, najprawdopodobniej było tak, że chodziliśmy, ponieważ Alicja jest mojego rocznika, to chodziliśmy do jednego przedszkola. Mam nadzieję, że tak było, ale przypomnijmy sobie, to było na pewno za. No i niestety życie także płata nam wiele figli. W wielu sytuacjach zmusza nas do tego, aby ciągle zmagać się z różnymi jego przeciwnościami. Tak jest niestety także w przypadku pani Alicji i jej córki. Nie będę opowiadał tutaj historii, która ich dotknęła, bo to historia, która może dotknąć każdego z nas. Hendo! Przed wami Hendo!
bardzo serdecznie, dobry wieczór, cześć! Ale nie słychać was w ogóle, cześć! O! Słuchajcie, pierwszy skład tego na scenie, właściwie jeszcze Karabin Usacki. Pierwszy tancer czy gitara? Każdy z nas gitara basowa. Scenie, no prawie jak Budka? Nie, to nie, oni chyba to nie będziemy porównywać, bo oczywiście to zupełnie inne miejsce i czas, ale pamiętasz, Steven, bo tak żeśmy sobie uzgodnili, że ty mi opowiesz tą całą historię, jak w ogóle do tego doszło, żeście się spotkali, bo najpierw byłeś u Karabin Saszki. No jak to w ogóle, gdzie się znaleźli, wiesz, mnie najbardziej interesuje, gdzie znaleźliście pierwszą przystań dla waszych cudownych prób muzycznych? Ciekawe, czy pamiętam. Nie, to było tak dawno, że... Nie, no już nie opowiadam. Otwierasz myśli, ale... Początek był jakoś taki, że... Chłopaki z zespołu mieli mniej więcej tyle lat, co ja teraz. Ja bo muszę wam powiedzieć, Steven ma 18-letni, też miesięczne dziecko, także rzeczywiście. Tak. No i nie wiem, jakoś zabrali mnie pod swoje skrzydła jako najmłodszego zawodnika. Ja byłem niesamowicie szczęśliwy, że mogę grać w takim zespole bluesowym, to byli sami zawodowcy. No i stąd się znalazłem w Karabinie Saszki. Natomiast właśnie przed nagraniem jeszcze naszej pierwszej płyty, którą nagrywaliśmy w Krakowie, udało nam się trafić, bo to było zaraz jakoś tam, nie wiem, 92 albo 3 trafiliśmy do Londynu. Mieszkaliśmy z Jaszkiem Gorylem na Hendon i w mózgach nam się poprzestawiały, zobaczyliśmy trochę inny świat i doszliśmy do wniosku, że Karabin Saszki to fajna nazwa, ale zbyt punkowa, a kapela była jak najbardziej bluesowa. Doszliśmy do wniosku, że to zespół się będzie nazywał Hendon. A już producent pierwszej płyty nas tam ciszy, że nie, Hendon to, ale dobra, ale słuchajcie, bo to bluesowa muzyka się dzisiaj nie sprzedaje. Niech to jest coś z rokiem, zrobił nam pierwszą płytę Hendon Rock. Natomiast zespół był jak najbardziej bluesowy, co zresztą chyba słychać, myślę. Tak, tak, ja myślę, że państwo mają te także rytmy w kolejnym utworze, ale przyznaj się, bo ja widzę, że omijasz to miejsce. To miejsce było w 93 bardzo ważnym miejscem dla was. Gdzieś bardzo blisko, nie wiem, czy to przebudowano po przebudowie tego budynku, bo ja bardzo dobrze pamiętam wielu z państwa, którzy tu w Czechowicku chodzą, ja tutaj w Czechowicach spędziłem pierwszą część mojej cudownej młodości. No to co tutaj było, wiesz, w Podziewiach? Tam, gdzie zaczęliście próby. Był węzeł wodny, dobrze mówię? Tak jest. A co było powyżej? No przynajmniej do 90 roku. Chodzi mi o to, czy ten duch w was gdzieś tam zostawał, wiesz, przy tych wymyślaniu piosenek, ten duch, który tam powyżej
tak krążył sobie. Znaczy mało tego, że krążył się, unosił, to jakby... Ja oczywiście mówię o komitecie, który tutaj był w tych budynkach PZPR-u, dla tych mniej młodszych i bardziej niezorientowanych, a Polska Zjednoczona Partia Robotnicza to dla tych zupełnie młodych i dla agentki naszego zespołu to przewodnia siła narodu w naszej młodości, kiedy myśmy zaczynali słuchać Pilsen Rock. Dokładnie tak jak powiedziałeś, ten duch się unosił, ale słuchajcie, pierwsze zdjęcie, które ktoś nam zrobił na dole właśnie w tym pomieszczeniu, gdzie był węzeł wodny, to stoję chyba z Maćkiem i z tyłu za nami jest taki duży afisz Ormo. No właśnie, dlatego ja pamiętam bardzo dobrze te sytuacje, także z tego względu, że akurat to był drugi rok mojej pracy w Miejskim Domu Kultury, takiej już zawodowej, bo wcześniej byłem z nim związany przez wiele lat. Ale słuchajcie, o historii to my jeszcze sobie porozmawiamy. Ja myślę, że czas wybrać się do Ameryki. Dawno temu w Ameryce! Thank you.
serdecznie zapraszam do bardziej żywiołowego reagowania. Wiem, że sala i miejsca, na których siedzicie, nie sprzyjają temu wszystkiemu. Zresztą tu zaraz zobaczycie na scenie, tak, że będzie mała przemiana. Ja pamiętam taki czas w połowie lat 70. albo 80., jak pojawiła się jakaś znana grupa na scenie, no a myśmy w tych fotelikach tak siedzieli, a to oczywiście była grupa rockowa, więc myśmy tych foteli się naprawdę nie da zdemontować, ale stać można, tym bardziej, że tu będzie tyle się działo, także energetycznie, bo rock and roll też za chwilę zapyta na naszą scenę, ale słuchaj, jak byliśmy w Ameryce, no to co teraz ty na to, no bo jest Ameryka, wyjechaliście tam, wyjechaliście muzycznie tam. Wyjechaliśmy muzycznie tam. Tak, no i zresztą zawsze i odwiedziliście jakieś miejsca? I odwiedziliście jakieś miejsca? W Ameryce? No. Duchowo? Tak. No oczywiście, Louisiana. A! I Chicago. Chicago, tak? Plus jak wszyscy wiedzą, pochodzi z Ameryki i przede wszystkim z Chicago i z Louisiany. Kapela była jak najbardziej bluesowa, także często zaglądaliśmy do Stanów odmiennej świadomości i... Znaczy, no, do Stanów, bo choćby ja zaraz nie pamiętacie tego filmu, no był, odmienne stany czy świadomości i oni po obejrzeniu tego filmu trafili właśnie w te odmienne stany, ale Stany Zjednoczone oczywiście, Stany Zjednoczone i tam spotkali na pewno w Chicago kogo? Edzia, tak? To znaczy tak, jeszcze dokładnie chciałem się wytłumaczyć, bo tak, potem przyszedł Edziu do naszego zespołu, gitarzysta basowy, ja myślę, że brawa mu się należy. W ten sposób zobaczycie Państwo, jak zmienia się skład tego pięknego, fantastycznego zespołu. Kaziu z takim wyszedł do wniosku, że za bardzo rokujemy przy tym bluesie. Nie wytrzymał. Przyszedł Edziu. Jeszcze chciałem taką rzecz właśnie powiedzieć tutaj, jakby zupełnie poza tym, o czym rozmawiamy teraz z Jackiem, bo to jest pewnego rodzaju dedykacja chyba przy tym kawałku, który będziemy grali teraz, numer nazywa się Do Baru. A to zmieniliście kolejność, tak? Chciałem zakończyć. Nie, dziękuję, dobrze. Numer nazywa się Do Baru. Chcieliśmy tutaj jakby, nie wiem, w pewien sposób wyróżnić jedną osobę, która jest z nami od zawsze, która nam zawsze kibicowała. To jest Stasiu Głowacki, nie wiem, czy gdzieś to się... Jest Stasiu. Znaczy, słuchajcie, Stasiu Głowackiego. Stasiu jest tu w pierwszym rzędzie, bo to jest... Ciężko zauważyć, ale... Nie, no nie opowiadaj, ja pamiętam, a nie wiem czy Stasiu pamięta i tu muszę Stasiu opowiedzieć tą historię, bo to jest historia bardzo ważna. Stasiu kiedyś posiadał motorowerek marki Komar, czy Jawka to była? No wyobrażacie sobie, mało tego, Stasiu w tych miejscach, na tym miejscu dostawał zawsze dwa bilety. Mało tego, była taka opowieść, nie wiem, Stasiu potwierdzi albo nie, czy to była prawda, że jak Stasiu wchodził na wagę, to mówili, że we dwójkę na wagę wchodzić nie wolno. A oprócz tego fantastycznie z nim się mówiło. To dedykacja do Baru dla Stasia. Zdecydowanie tak. Stasiek jest bardzo niewielkich rozmiarów, ale na szczęście ubrał się białą koszulę, by to przygodnie. Stasiu jest na tylnym siedzeniu malutku. Kawałek pan? Nazywa się Do Baru. Historii się tutaj może o tym. Do Baru. Jedziemy. Nie tak!
Czy do Kanaka chodziłeś? Nie. Starsi mieszkańcy Żołowiec wiedzą, gdzie był. Gdzie? A do Starej Gminy chodziłeś. Nie ma już tego lokalu, niestety. Niestety zamienili go na centrum jakieś tam logistyczne. No ale dobra, no to co teraz na waszej drodze? Czy to już było po pierwszej płycie, czy nie? To był kawałek z pierwszej płyty. To był kawałek z pierwszej płyty. No i zdecydowanie. No pamiętasz, jak ona się nazywała? Bo ja to wszystko zapisałem. Kawałek jak się nazywał? Tak, nie, jak się płyta nazywała. Hendon Rock. Dobrze, czy ty mnie słyszysz w ogóle w odsłuchach? Nie. Nie, bardzo proszę mnie do odsłuchu, bo my będziemy tak jeszcze skonwersować z kolegą czas jakiś, a on musi słyszeć dokładnie te pytania, bo będą mnie za to nagrody. Cudownie. Dla publiczności oczywiście. Nagrodą będzie wasz koncert. Dobra, no to pierwszy Hendon Rock. I co z tego jeszcze dzisiaj? Co z tego dzisiaj? Teraz. Nie. Aha, ja mam... Z płyty nie zagramy już nic. Nic. Szkoda. Z płyty nie zagramy nic, ale jako kapela bluesowa, tak jak mówię, duchowo związana z Louisianą, z Chicago i ze Stanami Zjednoczonymi, graliśmy całą masę różnych coverów. I o to mi właśnie chodziło, bo to jest zespół, który także dla Państwa wielu miłośników tego zespołu jest znany ze wspaniałych interpretacji coverów. Innych znanych nas ze scen muzycznych wykonawców, no i jeden z nich za chwilę dla was. Tak, ja mam prośbę oczywiście do was wszystkich, do wszystkich państwa, żeby z nami spróbować zaśpiewać ten cover. My będziemy śpiewać Come On, a państwo będą śpiewać Come On. Come On. Co my on, jak to robi. Okej. Okay. Come On! Come On! Nie było nie, nie, a to nie było słuchaj, dobra, bo jestem z mikrofonem. Ale to właśnie, bo to ale dobra, bo musicie mnie przez krzyczeć. Uwaga. 3, 4. Come on! Nie, no co, jeszcze raz. Nie jedliście obiadu niedzielnego, no nie przesadzajcie, no. Uwaga. Come on! No już trochę lepiej, myślę, że podczas utworu będzie to już zupełnie tak jak trzeba. Thank you.
serdecznie chciałem podziękować, że wystąpili z nami na scenie. Maciej Malczewski. Czesław Kancarczy, gitara. W tym roku wychodził na scenę. A kiedy to było? W jakim miesiącu rozpoczęliście swoją działalność tak oficjalnie? Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj? Rozpoczęliśmy oficjalną działalność. Musisz tam tym zostać, tak? W maju, kiedy nagraliśmy pierwszy materiał. Czyli tak? Takie były świeże, majowe powiewy powietrza w waszych płucach i... Zdecydowanie świeże, majowe powietrze trafiało do naszych płuc. Na Facebooku zamieściliśmy zdjęcie, jak ktoś zaglądał, to będzie wiedział. Właśnie o co chciałem zapytać. Podczas sesji nagraniowej w Krakowie mieszkaliśmy w niezwykle ekskluzywnym hotelu. To była przyczepa kempingowa na jednym z osiedli krakowskich. No słuchajcie, no tak najwięksi zaczynali. No. Tym bardziej, że... A który to już był rok, kiedy doszliśmy do tego etapu, który za chwilę pojawi się na scenie, to znaczy ja mówię dlatego pojawi się, bo jak mówił... Steven, czy ty mnie słuchasz? Słuchasz. Dobrze, ale państwo nie bardziej musicie słuchać, bo jak Steven powiedział, to był pierwszy skład, więc należy się spodziewać, że będzie także drugi skład i kolejne. No i zobaczmy, który to był rok, kiedy nastąpiły zmiany? Dosyć mocne. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, bo nie ma dzisiaj z nami Jurka Szkucika, który grał na gitarze basowej Poetku i który właśnie zarejestrował te swoje ślady gitary basowej właśnie na płycie, no ale z różnych przyczyn jakichś technicznych czy jeszcze innych rodzinnych. Jurek nie dotarł. Nie dotarł, niestety, nie ma go. W każdym razie po Jurku trafił do zespołu dobrze zapowiadający się młody basista o nazwisku Jarek Pisarek. Proszę bardzo, gdzie jest Jarek? Jarek kojarzy, jakie piękne nazwisko, nie dało się z pisarkami kojarzyć. I to był rok, który... To był rok 94. Czyli dosyć teoretycznie szybko, chociaż dla waszej twórczości generalnej kolejny etap. No i wtedy zaczęliście grać, dalej graliście rocka, dalej bluesa. No a co dzisiaj dla nas przygotowaliście na to spotkanie z Jarkiem i... Ja jeszcze jedną osobę chcę zaprosić. Aha, de facto, do składu trochę później, ale... Jakie to ma znaczenie? No, zapraszamy człowieka o najbardziej polskim nazwisku w naszym zespole, czyli Mariusza Francuza. Bardzo prosimy. Mariusz Francuz. Zauważcie państwo, że zbliżamy się przynajmniej do Wielkiej Brytanii. Do Europy. I Mariusz zajął się wiosłem, tak? To się wiosło nazywa, co trzyma w ręku. Mariusz był kolejnym młodym, dobrze rokującym. Gitarzystą. Czekaj, to za kilka lat dopiero opowiem, ale dobra, wiem do czego nawiązujesz, no i... No i co? I wzięliście go do zespołu. Mieliśmy go po palcach, żeby szybciej przekładał tymi paluchami, ale udało się. Udało się. Tak jest. No. Czego żeśmy nie połamali, dzisiaj chłopak jest cały, zdrowy i gra na gitarze. No i dalej jest Francuzem. Dalej z nazwiska przynajmniej. Zdecydowanie tak. I to był skład, który wtedy się ustawił, tak? Czy jeszcze ktoś? To tak jeszcze króciutko. Jarek był wcześniej w składzie, tak jak mówię, jak Jurek Szkucik odszedł, od nas przyszedł Jarek. Jeszcze jakiś czas z nami grał Czesiu Kancarczyk na gitarze. Ale potem z tego składu bluesowego zaczęliśmy bardziej rockować. No właśnie.
I to nie chodzi o rokowanie na lepsze, oni byli tak samo dobrzy jak przy Bruśnie. Oni byli tak samo, beznadziejni, no. Ależ dobrze, nie mieliśmy tutaj samokrytyki składać, to nie te czasy. Żadna samokrytyka to szczera prawda, słuchajcie. No. O dobra, nawijaj, bo chcemy posłuchać następnych utworów. Okej, okay. Numer to jest kawałek, który nagraliśmy już właśnie w 2002 roku. Kawałek nazywa się Maleńka i to jest numer, który zawsze dedykujemy wszystkim pięknym paniom, które są z nami dzisiejszego wieczoru. Więc to jest dedykacja dla wszystkich pięknych pań. Czy panie mnie słyszą? Czy panie nas słyszą? Bardzo prosimy o... Tak? To dla pani, drogie panie. Maleńka. Maleńka. Właściwie żadne oficjalne jakieś tam wydanie, więc nie się wspominać o tym. Dlatego pewnie nas tak też to. Nie grałem dzisiaj de facto żadnych kawałków z tamtej płyty. Postanowiliśmy przedstawić to z kawałków z bardziej oficjalnego wydania. Bo to gdzieś tam ta płyta się pojawiła. Płyta o nazwie EP.
I to był kawałek między innymi, przepraszam, który tą płytę prowadził. Rozumiem. Znaczy, wiecie Państwo, ja zaczerpnąłem oczywiście, jak każdy cywilizowany mieszkaniec tego państwa, informacje, tak, z Wikipedii. Zespół, który możecie znaleźć wszystkie informacje na temat tego zespołu. Także jak są w Wikipedii, to znaczy, że trwają. I co teraz? Słuchajcie, teraz właśnie postać, której nie ma dzisiaj z nami, nie ma na dzisiejszym koncercie naszego, nie wiem, przewspaniałego przyjaciela, wielkiego muzyka, niezastąpionego człowieka. Mówię o naszym klawiszowcu Jasiu Fenderze, który już w 2002 roku z nami grał. Chcieliśmy dzisiaj przedstawić, a właściwie tak, przypomnieć tym, którzy Jaśka znali i przedstawić tym, którzy go nie znali, przypomnieć jego osobę. Jasiek po prostu po długiej walce z rakiem odszedł od nas i teraz gra w innym zespole, ale myślę, że słucha nas ciągle. Tak, i to będzie jego utwór, czy...? I to będzie kawałek, który Jasiek lubił grać. Graliśmy go wspólnie, graliśmy go na wielu koncertach. To jest między innymi kawałek, który był soundtrackiem do filmu Forrest Gump. Numer nazywa się For What Is Worth. I myślę, że tyle dla Państwa. Zostawmy Was z pamięcią o Janku Fenderze w Waszych sercach, w ich sercach jest cały czas. For What Is Worth, dla Janka, między innymi dla Państwa oczywiście.
końcu dotarliśmy do roku 2002. No i co tu jeszcze można by na ten temat powiedzieć? Oprócz tego, że pojawił się Wielki Brat, tak? To też dobry tytuł dla kolejnego kawałka. Skąd ten Wielki Brat? No znaczy, nie wiem, większość pewnie pamięta, był taki program telewizyjny, który zaczęto emitować gdzieś tam chyba w TVN-ie, nazywał się Big Brother. Właśnie chyba w tym czasie. No i to miała być jakby nasza odpowiedź na to, co ten program, czy właściwie kogo ten program prezentował i w jaki sposób prezentował ludzi, którzy w nim występowali. Oczywiście to był sarkazm z naszej strony i ironia. Natomiast jeszcze jedną rzecz zaznaczę. Nigdy nie byliśmy, nigdy nie jesteśmy i nie będziemy zespołem politycznym. Nigdy się w politykę w zespole nie bawiliśmy. Natomiast o ironio, po 10-12 latach ten kawałek wrócił do nas jak bumerang i właśnie też w pewnym sensie z Wielkim Bratem, z tym, że w kawałku przeplatają się słowa Big Brother, tak? Cały czas przeplatają się słowa Big Brother. Czyli z całej wielkości brat. Tak. Mamy takiego brata za naszą wschodnią granicą i szefa tego Wielkiego Brata, który nazywa się Władek. I zmieniliśmy Big Brothera na wuja Władka, wuj Władek. I słuchajcie, tekst doskonale pasuje ten, który był napisany 10 lat temu do tego, co dzieje się aktualnie. Więc nie będziemy śpiewać, też was poprosimy. Nie będzie Big Brother, tylko będzie wuj Władek. Ja myślę, że to wszystko fantastycznie nam tutaj zagra. Wuj Władek.
to dzięki pewnej przodującej telewizji, bo nie chcę wymieniać tutaj żadnej reklamy popełniać telewizji wokół nas, to nam już przestało, bo wyciekało. Przeszliśmy do kolejnej zmiany w składzie zespołu. Tu za chwilę na scenie kolejna osoba się pojawi, a ja chciałbym tylko Państwu tak już zupełnie przypomnieć, że dzisiejszy wieczór gromadzi nas nie tylko dla tej wspaniałej muzyki, ale przede wszystkim i to, także ukłon mój olbrzymi wobec wszystkich tych, którzy tutaj na scenie występują i tych wszystkich, którzy zgromadzili się na widowni. Przypomnę, że będziemy Państwa dzisiaj, a ja w szczególności namawiał tuż poprzednio, podczas wielkiej audycji, do tego, byście podzielili się tymi wspaniałymi z waszymi sercami, z osobami, dla których dzisiaj gramy. Przypomnę Ali i Marzenę Piechy i przypomnę także, że akcję naszą wspiera, organizuje Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych Wsparcie, no i także honorowym patronatem nad tą imprezą i także wsparciem objął je burmistrz miasta, pan Marian Bachut, który mam nadzieję widzieliśmy, ale nie wiemy, czy jest na pewno. Czy pan Marian jest dzisiaj z nami? Jest pan burmistrz? Jest, dobrze, nie, i to zupełnie dygresja, wiecie dlaczego? Bo ja pana burmistrza znam z czasów, jak był zagorzałym miłośnikiem, chyba nadal jesteś, muzyki. Grał z moim bardzo serdecznym kolegą w jednym zespole, no ale to jest chyba historia, także na inną. Czy nadal grywasz na gitarze? Chyba tak. No to dobra, to my wracamy w tej chwili do naszego zespołu, czyli naszych gospodarzy. Ja jeszcze nie chciałem jakby całkiem usinać tej swojej dygresji o burmistrzu, bo tak jak wspomniałeś, burmistrz jest w ogóle świetnym gitarzystą, ale nie zdążyliśmy dzisiaj niczego wspólnie przygotować, także... Znaczy, ale jest przed nim szansa, wiesz, ja myślę, że dzisiaj to 20 lat otwiera następne dziesięciolecie, może się postarać i spróbować coś zaproponować i wtedy go weźmiecie do składu. Serdecznie zapraszamy oczywiście. Ale wzięliście innego gitarzystę na miejsce burmistrza, tak się złożyło, no, młody, dobrze zapowiadający się, jak znalazłem w pewnej informacji na internecie. E-basista, co to jest za... Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem, kto to wsadził. Ktoś to mógł napisać, Jasiu. A, Jasiu Go, czyli Jasiu Gorel, tak to z tyłu siedzi, a on to wszystko... Tylko gra w E. Aha. No to właśnie. Któż to jest? To zanim będziemy do basisty, to jeszcze powiem, Jarek odpuścił gitarę basową, ponieważ doszedł do wniosku, że cztery struny to za mało, zamienił gitarę basową na gitarę. A zaraz, a tam nie ma czterech strun? Ile tam ma? Nie, tam jest dwie dołożone, ma sześć. Dwie dołożone, oj tak. No to znaczy, że się rozwijał, nie? Bo jak na cztery, na sześć już potrafi. Jest ale używa tylko cztery. No właśnie, czyli udaje, że jest na lepsze, no dobra, brawo. No i zaprosiliśmy do współpracy nowego basistę, który umie na czterech, dobrze zapowiadającego się młodego basistę. No i jakby do kompletu, bo mamy człowieka o najbardziej polskim nazwisku w naszym zespole, czyli Mariusza Francuza, to przyszedł do nas basista, który jest typowym scenicznym zwierzęciem, bo nazywa się Sebastian Lampard. Brawo dla Sebastiana. I tutaj jeszcze dwa słowa. W momencie, kiedy Jarek zamienił bas na gitarę, skonstruował taki materiał, który właśnie teraz wam zaprezentujemy, tak? Myślę, że jak najbardziej rockowy, pomysł jest był Jarka. No i tyle to chyba, jedziemy, nie? Jedziemy. A przepraszam bardzo, bo ja tu jeszcze zapomniałem zaprosić jedną osobę na scenę. Widzisz, no ale to się dzieje na żywo, moi drodzy, to tak bywa, nie nagrywamy dla telewizji, także kamery na chwilę stopy, poprawiamy, wracamy, uwaga. Kto jeszcze na scenie ma się pojawić? Pojawi się nasz stary przyjaciel, z którym spotkaliśmy się w 90-tych latach, jeszcze jako Karabin Saszki. Przepraszam, czy ja coś pomyliłem, tak? Nie no, znaczy co? Słuchaj, kontynuuj. Ja już jestem stary, napisaliby tak małymi literami, więc nie widzę na tego. Poczekaj, to ja ci przeczytam, bo jestem trochę młodszy. Dobra, czy naszego gościa jeszcze zostawiamy? Aha, to jest... Nie no, słuchajcie, macie najlepszy dowód, to wszystko jest na żywo. Nie było żadnego scenariusza, lecimy na żywo. Tak jest.
Jarek będzie śpiewał i grał na gitarze. A, czyli teraz Jarek jest. Dobrze, to już patrzę. Doznań. Właśnie z Markiem Biekaczykiem rozmawiałem, który będzie w drugiej części i przeznaczył na naszą akcję bardzo specyficzną, bardzo ważną rzecz. Swoją koszulkę, którą podczas 200 koncertów, oczywiście ona jest prana systematycznie sprawdzana. No nie wiem, no, już widziałem, słyszałem tak, no, będziemy ją licytować. Także na rzecz Alicji Marzenek. Także drodzy Państwo, z tym, że zapowiadam, tu jest cena limitowana, czyli cena wyławcza będzie bardzo spora i naprawdę będę czekał na tych, którzy za nami będą walczyć. Moi kochani, to wszystko w drugiej części, a o tym, co jeszcze Marek dla nas przeznaczył, bo tu mi podpowiadają, że jeszcze inne rzeczy są po kolejnym kawałku. Będę wam już powoli zdradzał, bo będziemy do tej licytacji się powoli zbliżyć. A, gospodarze, chętno. 20-lecie. Jesteśmy. Brawo dla nich!
Kawałek pierwszy, który zagraliśmy z Jarkiem na gitarze, to nazywał się Sięgnij Nieba. Jarek sięgał nieba, nie wiem w jaki sposób, jak to się stało, jak pamiętasz? Dobra, nie będziemy zdradzać szczegółów. Ale jakby kontynuacja tego pierwszego numeru to brak, nie wiem czy brak powietrza, dobrze mówię. Numer nazywa się Tobą Oddycham. Robi słodko i wesoło. Słuchaj, naprawdę będzie cudownie. Zostawiam Państwa z Hendonem. Jarku, zagram jeszcze ładną piosenkę, którą przygotowaliśmy też na dzisiejszy wieczór. Jarek jest oczywiście kompozytorem. Jarek napisał słowa. Całość należy do Jarka, bo tylko jest... Nie, pomyłka. Pierwsza zwrotka należy do Jarka, druga zwrotka należy do Wojtka. Niech tak będzie. Ciekawe, która lepsza będzie. Thank you.
zły znakiem. Już teraz muszę słowo się niczym serialu się na bardzo lubię wie. Gdybyś pytała mnie o wszystko, by kilka słów odsłonić się wątpliwości grożących myśli swe. Chcę się wrócić już do rana, lecz w swoich oczach widzę znów.